Proszę Państwa, McDonald's tutaj w Polsce. Mamy ulicę Ostrobramską. Bardzo im się marzy USA, bardzo im się marzy Anglo-Ameryka, Białystok. Ale skoro tutaj nie ma ani ludzi prawosławnych, ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowy, są, jak to mówią nawet ta von Lipski, ta kura najtłustsza, najgrubsza, najcięższa atletka. Kura powiedziała, że przecież Warszawa jest wielką wiochą. Ja mówię wielką wiochą, dlatego tu się nie chodzi, a się jeździ. Proszę Państwa, Ostrobramska 73. Jakie to są klimaty? Linia Mysia weszła i my na ten temat, proszę Państwa, mówimy. Jesteśmy na ulicy Ostrobramskiej. Zaraz przejdziemy na drugą stronę, to trzeba chodzić dookoła. I to nowe budownictwo, nowe rekonstrukcje do tego mają, że trzeba chodzić dookoła, proszę Państwa. A jak z lotniska jechał samochód zwykły komunikacji miejskiej 175, to aż jedną babkę zatkało, że ojej, to co on będzie jeszcze jechał dookoła z powrotem na lotnisko. Ja mówię tak, zatrzyma się piętro wyżej i potem dopiero pojedzie do centrum Warszawy. Czyli że rzeczywiście Warszawa jest wielką, ogromną wiochą na 2,5 miliona, 3 miliony lub może i 3,5 miliona, zależy jak to liczyć. Proszę Państwa, ulica Ostrobramska, linia Mysia, ale niech Państwo nie myślą, że to więcej Pana Boga, bo Pan Bóg Jehowa jest jeszcze wyrzucony, jest jeszcze usunięty. Ale czy Państwo myślą, że oni Pana Boga za nogi złapali, diabła za ogon, to oni Panem Bogiem będą rządzić? Gdy w tej największej wiosce na świecie kura mówi do kury, dziad mówi do dziada, gad mówi do gada, a żebrak do żebraka, bo innego wyboru nie ma. Gdy i tak wszystkim prostym zewsząd nędza. I tutaj przychodzi poezja z tej ziemi. No jesteśmy na Mazowszu, ale jesteśmy w Polsce, nie jesteśmy w Anglo-Ameryce. Białystok, nie ma tutaj świadków Jehowy, nie ma tutaj prawosławnych, ale przyjadą świadkowie Jehowy, może na Marsa, może na stadion Legii. W lecie już, którego ta von Lipski to chciałaby się pytać, babsztyl, który i tak nigdzie na żaden kongres świadków Jehowy nie przyjdzie, także tej ślepej kurze von Lipski nie odpowiadać, nie mówić, nie informować, nie dawać, nie zadowalać, bo to takie do wygłupów, to tak, no bo to wiecie Państwo, skoro mówiłam, że te kabarety, to tutaj tego jest bardzo dużo. Kabarety, czyli niepoważne, czyli że nic tutaj z nikim nie załatwisz mądrego, ciekawego. Konforama, to był sklep jeszcze jak przed Leroy Merlin. Tam za promenadą, proszę Państwa, jest kino ogromne, 12-salowe, które za tym zielonym stoi, że teraz nic dokładnie nie widać. Jesteśmy na ulicy Ostrobramskiej. Dlaczego mówię, że tutaj jest ulica Ostrobramska i dlaczego ten temat Ostrobramskiej przywołuję tutaj na pamięć wielu? Proszę Państwa, no jesteśmy w Polsce, a tutaj teraz jak Żydzi przegrali, a już wcześniej to ta historia, co ja nawet pojęcia zielonego nie miałam, nie wiedziałam, nie słyszałam, że Gomułka wypędził wszystkich Żydów z Polski. To teraz taka kompromitacja, jedna wielka, w Polsce się dzieje, że wiecie Państwo, to nie jest w kierunku przez szwedzką i marki do Anglo-Ameryki, Białystok prawosławna. Tutaj jest lewosławny kraj, proszę Państwa, przez szwedzką i marki. Dlaczego mówię o tej Ostrobramskiej? Dlatego mówię o tej Ostrobramskiej, no bo właściwie Polska cała na Ostrobramskiej stoi. Jest ta linia Mysia. Oni się do Matki Boskiej Ostrobramskiej modlą swojej. I dlaczego oni dopuścili właśnie, dlaczego oni dopuścili tę linią Mysi? Mysią. Proszę Państwa, my się wszystkie dopuszczają. Dlaczego? Niech się wykażą. Na patelni będzie wszystko widać. A potem, wiecie Państwo, bo to się przez przypadek nic nie dzieje. Mówią, żeby walczyć ze złem, ale to trzeba mądrze walczyć ze złem, gdy szatan, diabeł panuje, gdy szatan, diabeł jest Bogiem tego świata. Trzeba to podkreślić, trzeba to powiedzieć, bo wiecie Państwo,
Jeżeli oni usuwają imię Boże Jahwe z Biblii, Biblię wyrzucają do śmietnika, to czy co? Czy rzeczywiście myślą oni, że Pana Boga za nogi chwycili diabła za ogon? Przecież Pan Bóg z siebie nie da drwić, nie da kpić, prawda? Oni siebie sami wykluczają. Dlatego jesteśmy tutaj, Państwo zobaczą, taka robocza linia wykluczonych. Wszyscy są wykluczeni, no bo jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, prawda? Czyli, że jeżeli oni jako ten zły Kuba, mówiłam, zbiorowy na pęczki warszawski, wyrzucają imię Boże, no to po prostu są wykluczeni. No, to nie są świadkowie Jehowy, przecież to nie są mormoni, to nie są ewangelicy, nic nie lubią czytać, tylko bawić się, chlać, drinki pić, proszę Państwa, po kina chodzić, wrzask urządzać, a dzieci są tam zdemoralizowane, to mało w głowie sieczka. I na tym polega ta wiocha.